Dziś wybieramy się do Chile. Naszym celem jest główna atrakcja tego kraju, czyli Park Torres del Paine. Wcześniej rano ruszyliśmy na dworzec autobusowy, gdzie przywitały nas wszędobylskie pieski. W Patagonii te sympatyczne stwory można spotkać na każdej ulicy, w sklepie, restauracji. Kładą się pod nogami, dają się głaskać. Nikt ich tu nie przegania, a one absolutnie nie są agresywne wobec ludzi. Ponownie jedziemy drogą Ruta 40 i przemieszczamy się z El Calafate do Puerto Natales w Chile. Na granicy stoimy godzinę. Chilijczycy sprawdzają bardzo dokładnie wszystkie bagaże. Do kraju nie wolno wwozić żadnego jedzenia i picia. Tak po prostu. W Puerto Natales przeżyliśmy chwilę grozy. Nasza karta kredytowa nijak nie chciała ruszyć i w związku z tym żadna wypożyczalnia samochodów nie chciała nam pożyczyć auta. Po 2 godzinach stresu znaleźliśmy miłego pana, który zabrał nas do siebie na podwórko i pożyczył samochód z podlinki do prania. Bez żadnej umowy, depozyt do ręki i możemy jechać. Trochę ryzykowne, ale nie było wyjścia. I tak pożyczyliśmy Suzuki Grand Nomad 4x4. Samochód miał dziurkę w szybie i mnóstwo rys. Obawiałam się, że stanie po 2 kilometrach, ale poradził sobie wspaniale. Torres del Paine w języku pierwotnych ludzi zamieszkujących Patagonię oznacza błękitne wieże. Do parku mamy około 80 km. Początkowo jedziemy asfaltem, potem już zaczyna się szutrowa droga. Żadnych sklepów, stacji benzynowych, przestają działać telefony i nie ma Wi-Fi. Torres del Paine jest uważany za jeden z najładniejszych parków obu Ameryk i całkowicie podzielam to zdanie. Nocujemy w środku parku na uroczym kempingu, który stanowi bardzo dobrą bazę wypadową do trekkingu. Śpimy w marsjańskim namiocie, nie mamy prądu, używamy powerbanków, zapas jedzenia kupiliśmy sobie w Puerto Natales, a wino pijemy z własnoręcznie zrobionych kieliszków. I tak od rana do wieczora przebywamy z dala od cywilizowanego świata, a do szlaków oddalonych o wiele kilometrów dojeżdżamy naszym nomadem. Rano wyruszamy na najbardziej atrakcyjny szlak w parku, prowadzący do Mirador Las Torres. Do podejścia mamy 40 km, dlatego jedziemy samochodem. Podobno trasa najładniejsza jest o wschodzie słońca, no ale niestety nie chciało się wstać. Początkowo droga męczy, bo wchodzimy po zboczu góry w pełnym słońcu, no ale przecież ma być lepiej. Thank you.
i pomału zaczęło się robić coraz ładniej. Pojawił się las, potem strumień, a słońce przestało palić. Po drodze napotkaliśmy schronisko, w którym wypiliśmy kawę. Ostatnia godzina to tak jak przy Fitzroyu wspinaczka po skałach. Trudno. Ludzie co kawałek zatrzymują się, a ci, którzy schodzą, podtrzymują ich na duchu, mówiąc, że warto, że jeszcze tylko pół godziny i tak dalej. No więc idziemy. I faktycznie warto było wchodzić. Nieziemskie widoki. Trzy skalne iglice nad szmaragdową taflą jeziora. Jak namalowane. Las Torres, czyli wieże, są wizytówką parku. Torres del Paine, jak już wspominałam, oznacza błękitne wieże. Faktycznie z daleka są niebieskawe. I mała sesja fotograficzna. Wszyscy ustawiają się do zdjęć na kamieniu. No tak, przecież jest ładnie. I zejście, które znowu nie jest łatwe, bo kamienie są dosyć śliskie, ale za to mamy piękne widoki, bo patrzymy na wszystko z góry. Cała trasa zajęła nam łącznie 9 godzin. Zmęczeni wsiadamy do naszego samochodziku i jedziemy do Iglo, aby napić się chilijskiego wina w otoczeniu gór. Przed śniadaniem udajemy się na mały szczyt tuż przy naszym kempingu. Wizytówką tego miejsca są martwe drzewa, które powstały w efekcie pożarów, jakie nawiedzały park. Miało być szybko i sprawnie, a okazało się, że droga jest stroma i mieszka tu król wszystkich patagońskich wiatrów. Urywa głowę. Ale ponownie widok zapiera dech w piersiach. Nieskazitelna przyroda, góry, jeziora, wiatr i do tego spalone drzewa. Wprowadza to mroczny i tajemniczy nastrój. Mirador Condor jest mniej popularnym szlakiem, dlatego jesteśmy tutaj sami, co jeszcze bardziej dodaje atrakcyjności miejscu. I jedziemy na następny szlak, po drodze mijając lamy, które niczym najlepsze modelki pozują pięknie do zdjęć, w ogóle nie czując strachu przed ludźmi. Kolejna trasa wiedzie nad wodospad Salto Grande. Droga łatwa, cały czas po płaskim terenie, ale znowu w towarzystwie silnego wiatru i poskręcanych kikutów drzew.
kontynuujemy nasze przejście w nieco tolkienowskim klimacie. Bez słońca, zmarznięci, otoczeni spalonym lasem, aż docieramy do punktu widokowego Mirador Cuernos. Kolejne szmaragdowe jezioro zatopione pomiędzy górami. Jest zimno, dosyć ponuro, a jednak ma to wszystko niepowtarzalny charakter jakiejś przygody na pustkowiu. Wracając do domu, znowu spotykamy na drodze lamy, jakby na nas czekały, żeby je sfilmować. Zobaczcie, jakie jesteśmy piękne. I tak po trzech nocach spędzonych na odludziu opuszczamy park Torres del Paine. Udajemy się ponownie do Puerto Natales, aby oddać nasz samochodzik, jak się okazało bez żadnego problemu, i jedziemy lokalnym autobusem dalej na południe do miejscowości Punta Arenas. Zanim otworzono kanał panamski, Punta Arenas było ogromnym miastem portowym. To tędy przez cieśninę Magellana prowadziła droga morska łącząca Ocean Spokojny z Atlantyckim. Dziś miasto jest nieco ospałe, nie dzieje się tam za dużo, ale to, co przykuło moją największą uwagę, to właśnie sama cieśnina Magellana. Ogromna, dostojna, ozdobiona wielkimi statkami. Ma 550 km długości i miejscami do 45 km szerokości. Jak sama nazwa wskazuje, odkrył ją i przepłynął Ferdynand Magellan w 1520 roku. Po nocy spędzonej w Punta Arenas udaliśmy się na prom, aby w 2 godziny przeprawić się przez wielką cieśninę do Ziemi Ognistej. I kilka ciekawostek. Ziemia Ognista to archipelag w Ameryce Południowej oddzielony od kontynentu cieśniną Magellana i od Antarktydy cieśniną Drake'a. Nazwę swą zawdzięcza ludziom Magellana, którzy zbliżając się do lądu zobaczyli nad nim ognistą poświatę. W rzeczywistości były to płomienie z ognisk rozpalanych przez Indian w celu ostrzeżenia sąsiednich plemion o zbliżającym się wrogu. I tak rozpoczął się podbój tych ziem. I dotarliśmy do Porvenir, jednego z głównych miast Ziemi Ognistej. Może nie ma tu nic ciekawego, ale miasteczko dobrze oddaje klimat tych terenów. Niska zabudowa, brak drzew, temperatura około 5 stopni, a przypominam, że to jest patagońskie lato. Na ulicach znowu szczęśliwe psy, no i oczywiście wszechobecny wiatr. Gdyby go nagle nie było, pomyślałabym, że ktoś mnie teleportował w inną część globu. Zobaczyliśmy Muzeum Plemion zamieszkujących kiedyś tereny Ziemi Ognistej i poszliśmy na obiad, który według mojego męża był najlepszym posiłkiem, jaki zjadł w Patagonii.
dalej pojechaliśmy odwiedzić pingwiny królewskie. Te nielotne ptaki uwielbiają chłodne klimaty Antarktydy i ziemi ognistej. Nie pozwolono nam się do nich zbliżyć i musieliśmy podglądać je z odległości. Potwornie tu zimno, a one czują się jak w raju. I kilka informacji biologicznych. Pingwiny królewskie mają około 90 cm wzrostu i ważą między 11 a 15 kg. Żyją w dużych koloniach, nie budują gniazd i samica składa jedno jajo na 2 lata. Jajo to jest wysiadywane na zmianę przez obu rodziców przez 55 dni. A gdzie? Otóż trzymają jajo na stopach, przykrywając je fałdem brzusznym, a więc czasami fałd brzuszny się przydaje. Rodzice zmieniają się co kilkanaście dni i to, które nie wysiaduje, zdobywa pokarm. Po wykluciu młode jeszcze przez około 30 dni przebywa na stopach do momentu wytworzenia puchu, kiedy to samo może regulować temperaturę ciała. Po tym czasie młode pingwinionka trafiają do szkółek, a rodzice tylko od czasu do czasu je odwiedzają, żeby dostarczyć pokarm. Po 3 latach pingwin osiąga dojrzałość płciową. W drodze powrotnej udało nam się jeszcze zobaczyć flamingi, potem lamy. Wróciliśmy na noc do Punta Arenas, bo rano czeka na nas kolejna podróż jeszcze bardziej na południe ziemi ognistej.